najważniejsza. Miśki, ruszacie. Trzeba się ruszać, bo jak przestaje się ruszać, to będziesz koniec. To jest koniec. No jeszcze póki dam radę, to. No to trzeba walczyć. To trzeba walczyć. A jak zdrówka? Widzicie, że nie jest. Trener też mi to zrobił, będzie 100 lat. Zdrówka. Zdjęcie zrobione, wszystko jest zrobione. Frekwencja była duża wśród zawodników, no to tylko cieszy, bo znaczy, że dla każdego ten klub coś znaczy. Szanowni Państwo, drodzy kibice, wraz z ostatnim dzień czerwca, po 7 nieprzerwanych latach w Garbarnie pożegnał się Marek Maciuda. Szanowni Państwo, przed nami po raz ostatni na Płucie Głównej stadion przy ulicy Lówka 23, Marek Maciuda. Zawsze są drzwi dla Ciebie. Przed nami zawodnicy grup młodzieżowych robotniczego klubu sportowego Garbarnia. Garbarnia Kraków to 100 lat historii i tradycji. To wyjątkowy klub o robotniczych korzeniach wywodzący się z krakowskiego Ludwinowa. To rywalizacje na najwyższym szczeblu rozgrywek okraszone zdobyciem Mistrzostwa Polski. To wyróżniające się w piłkarskim świecie brązowo-białe barwy. To także społeczność, która marzy o tym, aby klub powrócił na szczyt. Jesteśmy dumni ze swojej historii, lecz jednocześnie patrzymy w przyszłość. Tak!
życzyłbym sobie, żeby te następne kolejne długie lata już po nas, po różnych zarządach, dalej ten klub mógł w tym miejscu funkcjonować i spełniać swoje zadanie, czyli wychowywać, przede wszystkim szkolić dzieciaków.